O, jeszcze sobie losowanko. Nie miała problemu, że asfalt ma pobrudzony od kół. Od szlog. Land Rover! Wow! Jest mój GTR, to znaczy mój GTR, mój przyszły GTR, który próbuje mi udowodnić, że jednak jest ciut lepszy ode mnie i Viper, znaczy Viper dwa razy mnie, bez problemu, jeździ na kolejne zawody. Co jak co, ale czekajcie, what the fuck, dobrze przemknąłem. Co jak co, ale tego Viperka na pewno kupię, albo GTR-a, zobaczymy. Jesus. Zobaczymy, jak tutaj będą się prezentować ci gracze, jeśli chodzi o następne, wiecie. Dobrze, driftem. O następne zawody, bo co jak co, w pierwszym mnie zaskoczyli, wszystkie Vipery po prostu przeburzyły tak, że nie było ich widać. W drugim troszeczkę tak biedniej im poszło. GTR też tak, no GTR zawalił, bo pan w GTR-ze walnął w drzewo. W drzewo. I to wtedy Audika nieulepszona na S2, przecież tu można było coś jeszcze wpakować z Mati, tak spierdzielić sprawę. Dobra, ale to nic. Ja się tam na klasie B musiałem skupić, na klasie A. W klasie A to mam chyba 3 samochody, a w S2 ani jednego ulepszonego na maksa. Człowieku, w ogóle ja nie wiem, kogo wy na tym YouTubie oglądacie. Po prostu unsub, wyjdźcie, koniec tej serii, bo to jest nie porażka, no co to ma być? O, Tech B, czym ty jedziesz? D się tu wpierdzielasz, chłopie, co ty robisz? Czy nie, no to pewnie mu zaraz przeładuję. Grajmy, zawody 3x4, bo muszę iść wodę wypompować z piwnicy, bo deszcz pada i muszę pilnować, żeby... Znaczy nie wodę z piwnicy, sprzed piwnicy. Oparty na faktach autentycznych. Walnęła mi jakaś głupawka, naprawdę. No ładuj się, człowieku, masz to na SSD-ku, poratuj się. Proszę. Zrób to, bo mi się nie chce tak długo podziwiać tych chmur, naprawdę. O, dzięki ci. Super, fantastyczne. Konfigurowanie. Mam tu szybkie dwie baterie, jakby mi... Nie, no, baterie ogólnie strasznie długo tu trzymią. Bardzo, 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 bardzo. Tor Skyline View. View, tak? Skyline View. Dlaczego to się tak nazywa? I don't know. Okej, mam trzecie miejsce startowe. Jest bardzo, bardzo fajnie. Co prawda Ford przede mną, ale ten Ford jakoś nie pokazywał klasy. Viper też przede mną. Ej, co jak co? Ale może to Audi, gdybym go ulepszył pod tysiaka, to ono by o wiele lepiej jeździło. I niekoniecznie jest jakby spina o to, żeby... Boże, czym on jedzie przed nami? Ale tak, ewidentnie ten Viper po prostu start. Oni mają w ogóle, ten, to Lambo też ma lepszy start. I to o wiele. Mogłoby was wszystkich wysypać w końcu. Ja pie... Okej, zrobiliśmy w ogóle burdel totalny. Fajnie, że mnie tak obróciło. Bijcie się, tak, bijcie się, poobracajcie się i zobaczymy. Oni mają, na sprincie nie dawali rady, ale tutaj jakoś dają rady. Patrzcie, ten Viper jest na tyle dobry, że on tutaj nawet skakał. Widzicie? Ale nimi miota. W ogóle mam jakąś szaloną sesję, oni wszyscy jeżdżą tak jak ja, jak ja kocham tą grę momentami. Ej, to Audi ulepszone, ono by było naprawdę dobre. Bo on tylko troszkę mi ucieka. A mi się to Audi o wiele lepiej prowadzi niż tego Dodge'a, podejrzewam. Jak on tam ma RWD na tył napęd, to będzie bieda. A ja sobie tutaj trochę by mogło być to Audi troszeczkę szybsze. Ale to tylko wyłącznie dlatego, że ja zawaliłem. Zawaliłem po prostu ulepszeniami. Co nie zmienia faktu, że i tak tutaj na pewno tego Dodge'a kupię kiedyś, tak? Siema. Jeździsz tak jak jeździsz, to potem się nie dziw, że cię doganiają. On tam na styl chyba pracuje. Aj, Mati! Spieprzyłeś. Ktoś cię ma zamiar doścignąć? Ej, nie, no w ogóle wszyscy zostali. Ja tu jestem... Jak na drugim miejscu? Nie, no nie jestem na drugim, jestem na... Chyba, że tu o styl jakiś chodzi, głupi.
Znowu. Jestem na trzecim miejscu, normalnie, no bo przecież dwóch przed sobą widzę. Popatrzcie, patrzcie czasem na minimapę tutaj przed tym zakrętem na następnym okrążeniu. Przed tym w prawo co był. Na minimapkę i tam jak te kropki się zatrzymują na bandzie, jest taki dojazd do tego zakrętu na pełnej piździe po prostu. Tak i BUM w bandę i te kropki się tak na pół sekundy zatrzymują kompletnie. Super. Przepraszam, spoko. Właśnie w ten sposób, super. Okej, ogarnąłem, super, fantastycznie, to ja rozumiem. Daj tutaj. Okidoki. Viper, ja nie wiem co ty... O nie, a to Lambo, w ogóle dlaczego ty mi się tutaj jak wpieprzył? Tego nie ogarniam. Przecież ja byłem na trzeciej pozycji przez cały wyścig. Ty mi się tu nagle tak wpierdzielasz, może przestałaś po... A bijcie się tam, słuchajcie, weź go oklep. Może ja to wykorzystam. Powiedzcie, że nie ominąłem tego punktu. Kurde fik... Finol. Ominąłem go, no i to jest właśnie moja zmora tutaj. Dobra, trudno, spadliśmy na szóste miejsce. A byłem na trzecim. To teraz możemy powalczyć tylko i wyłącznie o styl. Więc jak tak ma być, to okej. A nie, w ogóle ten siódmy, ósmy i dziewiąty to jakby nie jadł. A ja dojadę sobie na końcu. No bieda trochę. Wspominięcie głupiego punktu. Z tymi punktami to nie powinno tak być. Jak przejadę, te punkty mnie troszeczkę drażnią. Jak przejadę tam po prostu nawet obok, to powinno być zaliczone. W sensie nie powinno być tych punktów tak nastawionych idealnie przy ulicy, tylko gdzieś tam w krzakach też. Żeby to łapało, nie? O to chodzi. Dojechał Audi za mną. Ma lepsze Audi, a jedzie biedniej. Nie wiem, ja bym w ogóle był na trzecim miejscu, chłopie, ty. Elite Genjutsu. Elite Genjutsu, chłopce. O, obite, masakra, ale to jest smutne. Kończono, ale dostałem 12 tysięcy, co nie jest to małą liczbą. Jest nawet całkiem spoko. Nagrody, wyścig ukończony, 4 tysiące. 33, 34, przepraszam. No, to takim oto fajnym sposobem dowiedziałem się, no nie, naprawdę, te Vipery 08 to trzeba wziąć. Zależy co będzie tańsze, może niekoniecznie tańsze, ale patrzcie, ten Nissan GT-R, on go nie ma po całości, a konkuruje z nimi, ten ładnie to jedzie. GT-R 02. Poza tym ten Nissan GT-R jakby miał na 4 napęd, sam nie wiem co tam jest, ale może być też drogi, a może być fajny, naprawdę. Kurczę, tak się zastanawiam, co pierwsze, nie? Bo co jak co, to i tak dwa samochody kupię na pewno. Ale zobaczymy, który pierwszy. Nie wiem, gdzie skręcać. Moja intuicja mi podpowiada, że w lewo. A właśnie, intuicja podpowiada dobrze. Przeburzę tutaj. Najprawdopodobniej. Hopa! Za 100 punktów. Czekajcie, drzewka. Tu jeszcze jakaś woda, przepraszam. Wypas. I zrobimy troszeczkę na hamulcu. Dojechałem! Super, jako pierwszy. I don't know. 1400, no tyle to mi do poziomu naprawdę musicie mi to aż pokazywać. Awansowałem, frajerze! Z Nissana GT-R, tego chyba nie wiem, starszego czy nie. Elite Genjutsu. Ja tu mam niski poziom, porównując do nich wszystkich, nie? Drastic Hat tylko. W ogóle patrzcie ile jest, cała sesja zawalona, jest 12 graczy, ale wypas. Prawdę, spoko. PD za mistrzostwa, zdobądź PD, aby wygrać. Po 4 zawodach otrzymasz w nagrodę Care 0 wartości uzależnionej od pozycji końcowej. To rozumiem, a ja jakiś wóz... W ogóle co to jest klasa X? Taka na wypasie, czy o co chodzi z tą klasą X? Wywaliło typa. Nie wiem, co to była klasa X. Ciekawe. Tam jako tak, o takiej klasy chyba nie było. Może być jeszcze lepsza, nie? W sensie. No tu patrzcie, nikt nie ma 9999, nie? 999. 998 jest najwięcej. Może jak już jest 999, to jest... To już jest ta klasa X jakaś. Taka nie wiadomo jaka, o co w niej chodzi. Dobra. Te przeładowania tutaj są zdecydowanie przydługawe. Takie mam wrażenie i powinniście coś z tym zrobić. Że jak tu już wszyscy czekają, to powinno być... Ale w ogóle są cztery Audiki. R8, V10. I wszystkie
no, trzy z czterech są praktycznie na maksa ulepszone, tylko nie moja. Jakie to jest smutne, Mateuszu, jakie to jest przykre, naprawdę. Dobra, nic, grajmy. Miejski sprint, ale te... jak to pięknie ten Viper wygląda, ja pierdziu. Jak ja go chcę mieć w swojej stajni. Okej, jestem z Viperkami, jesteś w zespole niebieskim. Mam jednego Vipera, mam Ferrari, Audi, Nissana, mam Nissana tego lepszego. Getera od Rustic Hata. Dobra, premia za pierwsze miejsce to jakby się teraz w tym momencie chyba mnie nie tyczy, trzeba mieć lepszy samochód. Ale 30 patoli zarobiłem na tym. Okej. Okay. Aha, chciałem was zaprosić mega na drugi kanał. Tam robię prezentacje tutaj z tych samochodów. Takie krótkie prezentacje po półtorej minuty, ale są w miarę fajne, wychodzą. Przynajmniej mi się podobają. I was tam zapraszam. W opisie macie link do tego kanału. Niemożliwe, ty miałeś jakiś słabszy start w tym Viperze? Oni tak różnie tymi Viperami jeżdżą. Albo genialnie, albo jak totalne pierdoły. Tego nie ogarniam momentami. Zrobiliśmy to samo. A dobra, bo pomijając fakt, że jestem ósmy i zdobędę tylko 100 punktów, to to jest trochę smutne. Zaraz was wszystkich podoganiam, chwila. To jest jak gra z komputerami. Inwalidzi umysłowi tak samo. Okej. Okay. Drzewko. Tak, ten Viper sobie tutaj radzi. Ma lepsze wejście w zakręt. Pięknie. Za czystą jazdę powinienem coś dostać. Ej, co, ale to R8 też sobie walczy tutaj z przodu. Tylko, że my się tak... Przepraszam cię, chłopie. My się tu rozbijamy. Jestem niebieskim tym, a mu przeszkodziłem. No jakie to jest smutne, Mateusz. Jak ty to możesz tak robić? Okej, okay, jedziemy. Trzeba ich dogonić. Nie róbcie mi tego! Dlaczego mi? O nie, no czerwony. Ej, co, ale czerwoni dostali naprawdę spoko graczy. Można jeździć albo, słuchajcie, na tym drifcie, robić naprawdę takie ładne te pokazówki i zdobywać dużo PD, albo po prostu walczyć o pozycję. Lepsze to Audi masz, jeszcze w chromie wpakowane, to się nie dziwię. Ale znowu czerwony nas bierze, mnie przynajmniej. I z tego mojego fantastycznego chyba trzeciego miejsca zrobiło się kurde szóste. Wypad. Dobra, widzę, że też umiesz postukać. Dzięki. Jak tam? Piąte! Dobra, będę miał 200 punktów. To nie tak źle. Czyli jeśli dojadę na tej pozycji, bo jest 80% dopiero, to jeszcze trochę mi brakuje. Mają duże szanse, żeby mnie stłuc po dupie. Zobaczymy. Fajnie mi się w tej sesji gra, tylko nie wybierajcie S2 po raz kolejny, to zostanę tutaj. Jak wybierzecie S2, no to niestety, ale będę musiał spadać. Bo trzeba coś z tą Audiką zrobić, albo nazbierać hajs na coś nowego. Albo pojechać po prostu singla troszkę znowu. 51. Czy są szanse, Mateusz, że... Szanse gasną z każdą sekundą, jak patrzę na twoją jazdę. Żarty, żart. Ej, kogoś wziąłem! Ja jestem na czwartej pozycji, jestem najlepszy z niebieskiego teamu, ale fajnie! Jesteśmy do dupy. Amen. Boże, 300 punktów nazbieraliśmy, z czego 200 to ja. Kto tu gra? Viper. Kupujemy Viperka. Znaczy ja kupuję. Koniec wyścigu za 3. Ale dostanę hajs, fajnie się grało, naprawdę sesja całkiem przyjemna, mam nadzieję, że się podobało. W opisie macie mojego Instagrama, Facebooka, możecie mnie zaprosić do znajomych, fanpage, możecie go zalajkować. Stronę z koszulkami i kubkami, na kapsel dokładnie. Dwa moje pozostałe kanały, na których coś tworzę, możecie tam przejść. I mega was zapraszam na Mafię 3, jeśli już leci, na planty, na inne serie na kanale, tam jakieś pierdoły, jak nagrywam, to też sobie obejrzcie. Boom, kolejny poziom. Będzie teraz głosowanie. 19, następny poziom. Wow, Land Rover, czy ja mam na tyle szczęście, żeby go wylosować? Dajcie dużo hajsu, będzie... Nie no, dużo hajsu to nie jest 10 tysięcy, nie? Ej, to nie jest dużo hajsu. To nie jest dużo hajsu. Zobaczmy, co teraz. Nie powinno to tyle trwać, ogólnie kończę na 7 pozycji. No, kapkę biednie, ale to nic. Kapkę biednie.
przygoda ukończona. 18 tysięcy za 7 miejsce. Tyle się za pierwsze dostaje. W końcu bym chciał mieć. Ale to jest spoko. To dojdziemy do tego, że ja będę wygrywał te multiplayerowe rozgrywki. Dojdziemy do tego, ja wam obiecuję. Okej. Okay. Za czym wy tu głosujecie? Za S1. Ja jestem jak najbardziej za S1. Za zabawami niekoniecznie. Nawierzchnia mieszana. Za tym. Zobaczymy, czy się uda. I to w kolejnym odcinku. Teraz na tyle. Trzymajcie się. Cześć.